Kurde, nawet nie widziałem, że dron tu lata. Ja pierdziu. Bawię się robotę, nad tej drony latają. No i kolejny cel od drona. A tutaj mamy operatorów. Okej, no to za chwileczkę startuję tym oto dronem. Nie będę miał na szczęście pełnej kontroli, bo to będzie mój w ogóle pierwszy raz w locie dronem. Dotąd tylko i wyłącznie w jakichś grach latałem z samolotami, helikopterami, głównie w GTA San Andreas. Musimy oczywiście poczekać na pana pilota. Instruktora. Instruktora. Tutaj mamy właśnie monitor, na którym mamy podgląd z kamery. Może kolega powiedzieć, gdzie jest usytuowana ta kamera? Tak, kamera jest umiejscowiona z przodu drona i patrzy w dół, dzięki czemu będzie można znaleźć tutaj nasz cel i zrzucić do niego umiejscowioną pod dronem apteczkę. Okej. Okay. Dobrze, to... Już wszystko mi też wytłumaczę, tak? Tak jest. To ja startuję. Okej. Okay. Ja mam na razie tylko prawym analogiem. Najlepiej. No, bo ja akurat często na przykład grałem na padzie, także ja to tak trochę oddałem. Okej. Okay. No na razie taka wysokość. Teraz piszę. Okej. Proszę powoli. A, okej. W lewo troszeczkę, lewym drążkiem obróć go w lewo, bo ci... O, dobra. W lewo go obróć, bo ci ucieka. Aha, okej. Kurde, trudne to jest. Zapomniałem, przepraszam panowie, że akurat miałem coś mieć przed sobą właśnie te światła. No i co, wrzucasz? Okej. Okay. No to celuj. Patrz na ekran, jest cel. A, tutaj. No. Moment. Ciec. O, dzięki za pomoc, bo sorry, no naprawdę nie ogarniam. Gdzie celować? I teraz zajmij się zrzuceniem. Czyli dobra, jak będziesz pewien, że jest nad celem, to zrzuć apteczkę. Myślę, że mocno. A czekaj, bo ja ci władzę zabrałem. Wróć na pozycję tą po pierwszą. W dół daj przełącznik. A, okej. Okay. Dobra, teraz... Powiedz, kiedy to ja zrzucę do ciebie, bo ja teraz mam cztery. Okej. Okay. Moment. Jeszcze. Trochę akurat. O, ognia. Kurde, nie trafiłem. Nie, słuchaj, to nie jest takie proste. No właśnie. Powiem więcej, to jest trudne. Zrobimy tak, że ten cel damy na środek, bo on tam nie może tak oscylować. No właśnie. Wiesz co, damy ten cel na środek. Okej, okay, to dzięki panowie. Dzięki. Dobra, odkładam. Oj, trochę akurat aparat mi ciąży i plecy bolą. No tak. To naprawdę było super, ale też super trudno. Mordeczki, no po prostu. No nie wiem, ja sobie to inaczej wyobrażałem, że to o wiele łatwiejsze jest to latanie, a to jest cholernie trudne. Parę miesięcy musiałbym się uczyć, żeby opanować w ogóle latanie i to takim mniejszym dronem, najlepiej dronem zabawką, a dopiero później coś w ogóle zacząć przygotowania do licencji. Także, no cóż, widzimy się trochę później, mam nadzieję, przy namiocie Astrofazy.